Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Tym razem spite z porównanie Motorola G6 Play kontra Honor 7S. Na pokładzie Honora procesor MediaTek MT6739, 2 GB pamięci RAM, na pokładzie Motorola Snapdragon 433 GB pamięci RAM, czyli no, troszeczkę lepsza specyfikacja Motorola. Sprawdźmy, jak oba telefony działają, jak zarządzają aplikacjami, ich pozostawaniem w RAM, jak szybko je odpalają. Więc lecimy, a później to samo oczywiście zrobimy z grami. Pierwsze co? Allegro. Co to będzie szybsze? Motorola? Honor? No jeszcze czekamy cały czas na załadowanie tej reklamy. No dopiero teraz. Następnie AliExpress. Motorola? No Honor. Honor w tyle. Ceneo? Dla Motorola w Honorze, no czekamy dość długo. Następnie mamy HBO Go, tylko musi przejść do ekranu głównego. No i już się mieli. Motorola, no nie będę powtarzał, ale i tak widać, że wolniej w Honorze. Ipla, Motorola. Dopiero teraz Honor, jak dojadę.pl dla Motorola. No w Honorze długo czekamy. Mapy też dla Motorola. Player.pl. Motorola, tu Honor na szczęście chwilę za, OLX, dla Motorola, pyszne.pl, Motorola pierwsza, Pizza Portal, Motorola, Honor zaraz, za, sklepy, również Motorola, Spotify, Motorola, Honor, no myśli, no dopiero teraz. Następnie mamy Tapatalk, Motorola już go uruchomiła. Honor, nie wiem, coś myśli, no dopiero teraz, no dziwnie, TripAdvisor, dla Motorola, no ja nie będę powtarzał, bo po co, Twitter, Motorola, no tu się nie zalogowałem, trudno. Uber, no i chyba fan start mały, zróbmy to tak, i jeszcze raz Uber, Motorola, no czekamy dopiero teraz, no dość duża różnica, wykop dla Motorola. I mamy YouTube'a i w YouTubie wygrywa również Motorola. No widać ewidentnie, że ten MediaTek MT6739 no nie jest to wydajna jednostka, żeby powiedzieć, że nie jest, no ta wydajność naprawdę słaba. Nawet sam Snapdragon 430 nie jest szybkim procesorem, a co dopiero ten MediaTek, no ciężka sprawa. Dobra, co z RAM-em? Co pozostawało w pamięci RAM? No to dobra, widzimy, że Allegro nie w obu przypadkach. AliExpress tu w RAM-ie, tutaj niestety nie. Ceneo, no tu jest 2 GB, więc myślę, że to będzie wszystko ubijane. Widzicie, jak to wygląda.
Mamy następnie galerię. Galerię, no tu jakby z ramu, tu coś czyta. Trwa to strasznie długo. Mamy HBO Go. W przypadku HBO Go też restart aplikacji w obu przypadkach. IPLA tu w ramie, tutaj niestety nie. Następnie mamy jakdojadę.pl. Tutaj doczytuję, tu doczytuję, czyli źle. Następnie mamy mapy. Zrestartowane w obu smartfonach. Player.pl. Też widzę, że tu restart, a tu w ogóle też nie nadąża ten smartfon za bardzo. No przejdźmy do głównego, dziękuję. Następnie jest OLX. OLX-y doczytują się w obu, jak widać. Pyszne.pl. Tutaj restart aplikacji w przypadku Honora. Tak samo, z tego co widzę, Pizza Portal. No tu jakby z RAMu. W miarę też sklepy w pamięci RAM, no tu doczytuję niestety, nawet sklep Play źle działa w Honorze. Spotify restart w obu smartfonach. Następnie mamy Tapatalk, co nam powie, no tu jakby z RAMu w Honorze, w sumie też, chociaż długo to trwa w jednym i w drugim telefonie. TripAdvisor, tu widzę, że się doczytuje, czyli nie z RAMu, tutaj restart, więc tak samo. Twittery. No Twittery nie są z RAMu, w ogóle ten się obudził z tym TripAdvisorem, ale tutaj Twitter, no to powiedzmy, że z RAMu, żeby tak przyjąć, bo nie byłem zalogowany w nim. Ubery, no zrestartowane oczywiście. Następnie mamy Wykop. Tu w RAMie, tu coś, no nie, tutaj niestety nie. I następny, ostatni, YouTube. W przypadku YouTube'a no też źle, więc no 2 giga to w ogóle jest kara nie, żeby mieć tak smartfon z taką ilością RAMu, bo to bardzo mało jak na dzisiejsze czasy. Zresztą widzieliście przed chwilą po zwolnieniu, ile jej zostaje. No w przypadku Motorola też nie jest dobrze, no więcej aplikacji otworzyła, jeżeli chodzi o RAM, ale no nie wyglądało to dobrze. Dobra, gry. Może kilka gier jeszcze odpalne, żeby można było zobaczyć rzeczywiście w czyście oba smartfony. No i da się ukryć, jeżeli chodzi o RAM i prędkość, no cały czas Motorola w tym porównaniu. Zobaczmy, co będzie dalej. Asphalt 8. Zobaczymy, jak będzie z grami. Tu myślę, że będziemy mogli na pewno dużo czekać na Honora, więc nie wiem, czy wszystkie gry przejadę, bo po co was zanudzać tym, jak to wygląda. Odpalimy może z 3 albo 4. Zresztą tak to jest tylko 2 giga RAMu, więc zapchamy ten telefon na bank. Pierwsze co widzimy oczywiście w Asfalcie, no tutaj, tam jeszcze coś doczytuję, więc dobra, nie czekamy. To powiedzmy, że i tak widać, że szybciej Motorola by to zrobiła, więc to sobie ubijemy. Dobra, przejdź tam i następnie mamy Temple Run 2. Jaka będzie prędkość tutaj otwarcia aplikacji? Tak naprawdę gry, no widać też, że Honor z tyłu, ewidentnie z tyłu. Jedynym chyba ostatnim telefonem, który testowałem w miarę z procesorem Mediateka z tych niższych linii, to właśnie był Redmi 6. Dawał radę. Powinniście mieć też porównanie właśnie Redmi 6 z jednym i z drugim, któryś wpliliście moje speed testy, no ale widzicie, tu już odpalone, tu czekamy. Dobra, nie będę tracił waszego i mojego czasu. Odpalmy może jeszcze z jakiś jeden tytuł bardziej wymagający, nazywający się Unkilled. I zobaczycie, jak dużą różnicę będziemy widzieć między jednym a drugim smartfonem. Odnośnie RAM-u w grach. Ja jeszcze też spróbuję to zaraz odpalić. Te trzy, które odpaliłem. No i zobaczymy jak to wygląda. Na razie widać, że Honor w ogóle zawisł. Ale dobra, przeszedł chociaż do czarnego ekranu. No to tu już mamy chyba drugą animację, więc za chwilę smartfon powinien nam tą grę uruchomić, a w przypadku Honora, no jestem ciekaw, jak dużo będziemy musieli czekać. To będzie, myślę, wyznacznik, który pokaże wam, jak to realnie wygląda w przypadku takiego smartfona, szczerze mówiąc, z dość podłą, jak na dzisiejsze czasy, specyfikacją. No i czekamy. Okej, pierwszy ekran nam się pokazał. Co, to już coś.
Pokaże nam się kolejny. Pokazał nam się kolejny. Oczekujemy dalej. Dalej. No nieźle. Dopiero teraz, jakieś 40 sekund po odpaleniu gry przez Motorola. No poza tym jakość tej grafiki no pozostawia bardzo dużo do życzenia, bo no wygląda to słabo. Więc odnośnie prędkości tyle, bo to nic nie wniesie, jeżeli odpalę jeszcze kolejne gry. A nie da się ukryć, że dosyć podła jest ta specyfikacja i działanie tego telefonu no jest, nie ukrywam, słabe, wolne. No nie, nie chciałbym mieć takiego smartfona. Dobra, co zostało w ramie? Z tego co odpaliłem, weźmy sobie tylko, zobaczmy szybko. Asphalt 8 tu jest w ramie, a w przypadku Honora się ubił. Co jeszcze odpaliłem? Odpaliłem Temple Run 2, tu jesteśmy w ramie, tu jest ubite. No i zobaczmy ostatniego Unkilled, tu jest w ramie, no tu na szczęście też, ale dobiłbym pewnie jeszcze z dwie gry i byłoby źle, więc za krzysiaki tak. Tragika, to za mało. Dobra, tyle odnośnie takiego porównania. Dosyć tani telefon i bardziej tani telefon, ale zdecydowanie ten, a ten, no chyba że za karę. Bo naprawdę jest to zbyt wolne. No nie. Dobra, tyle. Honor 7S, Motorola G6 Play. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.